Jego Ekscelencjo, dostojni goście, drodzy żołnierze, koleżanki, koledzy, mam ogromną tremę, stojąc przed takim audytorium, tylu gości, tylu żołnierzy obrony terytorialnej. Proszę mi wybaczyć ewentualne błędy. Proszę Państwa, nasz batalion powstał w lipcu ubiegłego roku. Od stycznia tego roku weszliśmy w etap szkolenia żołnierzy obrony terytorialnej. Jestem ogromnie zaszczycony wraz ze swoimi żołnierzami, że mamy miesiąc kwiecień, pierwsze w historii funkcjonowania Radomskiego Batalionu Święta Wielkiej Nocy i już mamy taką zgraną społeczność, tylu sympatyków dla terytorialsów na ziemi radomskiej. Na naszej uroczystości bardzo serdecznie witam Jego Ekscelencję księdza biskupa radomskiego Henryka Tomasika. Ponieważ Święta Wielkiej Nocy to najstarsze, najważniejsze święto chrześcijańskie naszej tożsamości narodowej, dlatego pozwólcie Państwo, że przywitam duchowieństwo księdza pułkownika Krystyna Raka, księdza Dariusza Olendra, księdza Gabriela Marciniaka i księdza Tomasza Herca, którzy są z nami duchowo, emocjonalnie i podczas każdych spotkań nas wspierają. Witam księży bardzo serdecznie. Bardzo gorąco i z wielkim zaszczytem witam parlamentarzystów ziemi radomskiej w osobach pana wicemarszałka Senatu Adama Bielana, pana posła Leszka Ruszczyka, panią poseł Annę Kwiecień, pana posła Andrzeja Kosztowniaka. Bardzo serdecznie witam przełożonego naszego batalionu, bo przypomnę tutaj wszystkim dostojnym gościom i sympatykom, 62. Batalion wchodzi w skład struktury organizacyjnej 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Z wielkim zaszczytem witam zastępcę dowódcy 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, pana pułkownika Krzysztofa Wrzesińskiego. Bardzo dziękuję panie pułkowniku za przybycie tutaj do nas na ziemię radomską, do naszego batalionu i chciałbym panie pułkowniku, korzystając z okazji, przekazać życzenia dowódcy panu pułkownikowi Grzegorzowi Kaliczakowi, który niestety wykonuje obowiązki służbowe na poligonie w Wędrzynie i nie mógł z nami być, ale jest z nami duchowo, także proszę przekazać i bardzo złożyć najserdeczniejsze życzenia od tutaj społeczności naszej dla pana pułkownika. Witam przedstawicieli samorządu ziemi radomskiej w osobach, przepraszam, witam serdecznie przedstawiciela władz rządowych tutaj na terenie naszego miasta Radomia, pana wicewojewodę Artura Standowicza. Dziękuję bardzo. Witam przedstawicieli władz samorządowych w osobach przewodniczącej Rady Miasta pani Kingi Bogusz. Witam panów radnych, pana Adama Bochyńskiego, pana Kazimierza Staszewskiego, pana Łukasza Pomorskiego. Witam serdecznie starostę powiatu radomskiego, pana Leszka Trenkę. Przepraszam, panie Marek Trenko, przepraszam. Panowie, wystarczycie tyle stanowi, że muszę się jednak posiłkować, bo będziecie mieć pretensje o łebę. Przepraszam bardzo. Witam serdecznie samorządowców zaprzyjaźnionych gmin z naszym batalionem, czyli wójtów tutaj na terenie, którzy działają na terenie powiatu radomskiego. Witam wójta gminy GUS, pana Pawła Dziewita. Witam serdecznie wójta gminy Zakrzew, pana Leszka Markasa.
Witam serdecznie sekretarza gminy Skaryszew, pana Jerzego Kacka. Witam serdecznie przedstawiciela prezydenta miasta Radomia, czyli witam pana sekretarza miasta Radomia, pana Michała Michalskiego. Witam bardzo gorąco, bardzo serdecznie kombatantów i członków stowarzyszeń kombatanckich tutaj z naszego regionu miasta radomskiego. Witam serdecznie żołnierza AK, pana porucznika Jerzego Kłosińskiego. Witam serdecznie prezesa Zarządu Okręgowego Związku AK Radomia, pana porucznika Adamczyka. Witam serdecznie prezesa Stowarzyszenia 72 Pułku Piechoty w Radomiu, pana Andrzeja Mięczyckiego. Proszę państwa, witam bardzo serdecznie osoby nam szczególnie bliskie, żołnierzom Batalionu Radomskiego. Osoby, które nas wspierają i nam bardzo pomagają w codziennej działalności. Witam bardzo serdecznie, bardzo gorąco dowódcę garnizonu Radom, dowódcę 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego, pana pułkownika, pilota Macieja Sińskiego. Witam serdecznie kolegów z 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego, którzy również nam bardzo pomagają, komendanta garnizonu pana majora Bębenka i szefa sekcji wychowawczej pana majora Wyszkowa. Proszę państwa, witam gorąco również pana Kowalewskiego, prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy ONZ na ziemi radomskiej. Witam pana dyrektora Figarskiego, dyrektora w Urzędzie Miasta Zarządzania Kryzysowego. Współpracujemy na co dzień. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Witam prezesa Związku Radomskiego Czerwca 76, pana Kowalskiego. Witam serdecznie przewodniczącego Kolegium Odbudowy Zamku Królewskiego w Radomiu, pana Jerzego Kowalika. Witam kolegów z innych jednostek wojskowych i służb mundurowych, które stacjonują na terenie Radomia. Przedstawiciela policji, tutaj wicekomendanta sąsiadującego z nami komisariatu policji, pana komisarza Mateusza Podlewskiego. Witam serdecznie komendanta Straży Miejskiej, pana Edmunda Nowocienia. Dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu, pana Ferenieca, dyrektora, witam serdecznie. I witam bardzo serdecznie kolegów z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. W osobach